Witamy wszystkich w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odcinek pod tytułem wypuszczanie koni na nową trawę. Żeby nie było, że Łukasz się sam nagrywa, to ja też się nagrywam. Ej, normalnie ostatnio aż byłam w szoku, że Łukasz się nagrywał. Dlatego... Ej, a gdzie Tośka? A, jest. Dobra. No cześć, to Siulina kochana. Ojejku, Florek mały. Hej, Dosiul. Pokaż się. Pokaż się. Hej, bufulu. Cześć, o jeny, co ty w kupie leżałaś tutaj? Tak, tak. Myszczaczko kochana, tak. Coś słodziutko, tak, słodziutko. Patrz jak się... O! I hej jej robimy. Dobra, Nożka, chcesz iść na dwór? Na wybieg? Dzisiaj wyprowadzamy je od razu na... Kurde, ale to też mi tak niewygodnie za bardzo. Bo mnie uciska. Wypuszczamy je od razu na... Mówiłam ci, że ona będzie spała w sianie? Co, mamę zostawiłaś? O, o, już się kuli mała na niego. O, to jest taki mały brój. Hello. Fikul... No nie obuj się, fikamika. Fikusia, kochana, fikusia. Dobra, wezmę się tak. I otwieramy. Fika, fika. Dobra, zamykamy tu box. Tośka, gdzie? No, już polazła do siana, nie? Matko święta, Tosiek. Ty mnie rozbrajasz z tym. Idź. Na trawę idziemy, na trawę. Idźkaj. Dawaj. Obrót. Ty też. Nie, Tosiek. Tam. Tośka. Dawaj. Grubasi, co? Idź. Tu też zamykamy. Nie, Tośka, nie idziesz. Bo ona tylko byle żarcie. Nieważne gdzie, musi być żarcie. Shirusi zostały 36 dni. Patrz jaka już grubiutka jest. Co się jej byś chciała? Tak. 36, nie? No. A nie wczoraj nie było 36? Albo może 35, ale już. O! Coś tam się pojawia. Gwiazda. Top fura. Tu musimy ją. Nie, idź sobie. Ej, dobra, tam trzeba im otworzyć najpierw. O, tu mały robi jakieś fikołki. Pokaż się mały. Mały broju. O, tu, drapu. To też. Co, Florek? Florek. Ty już chcesz się pobawić, nie? On już ma takiego... taką energię. Ale to też! No dobra, otwórz tamto, ja otworzę to. I to z tyłu... Nie, to z tyłu nie, to je wypuścimy na kamerce. Otworzymy. Tam jest otwarty na wybieg? Tak. Tato zawsze żwawa. Już. Boże, łe, czekajcie, otwieram was od przodu, od tyłu, od początku do końca. Mika! Dzikus. Jedno, jak one się jarają tutaj, bo wyjdą. O matko! Tutaj dzik. Ej, Mika! I ta, jak wybiegnie, to zobaczycie, nie? Pięknie. Dobra, teraz ubieram was na głowę. O tak. Tamtą stajnię wypuścimy przy drugiej turze. O. Ej, to ja tam pójdę i otworzysz im, co? A pójdę z kamerą tam do przodu. No dobra, to na razie wyłączam i idę na trawę. Dobra, wchodzimy na trawę. Taką piękną.
Nie no, ta trawa tu jest dosłownie za kolana. O, widzicie? Jest tak super. Okej. A sobie gdzieś tu stanę. W trawie najlepiej, żeby było widać, jak sobie biegają. Okej! A, będę mokra tutaj. I lecą konie. Słychać tylko stukot, kopyt. Dawaj, Tośka! Ona się zatrzyma na pierwszej trawie. Bum! Wiedziałam! Ona jest tak mał po mnie. No ona tam się nie śpieszy, żeby gdzieś dojść. Właśnie, żeby miała żarcie cały czas. Dawaj, mała! No ile oceniacie tego konia, bo ja tak 12. Ej, tam jeszcze trzeba ten pasuł zrobić. Właśnie. Tyzio! I tu Dalunia, patrzcie. Tato się rusza jak po prostu na sprężynkach by była, patrzcie. Dobra! Mika, Mika! O, cudowna. Jaki ona ma ruch. Ej, ty co masz mniej tej trawy, ja idę za tobą. No jest mało, nie? Nie jest tak źle. Dobra, dawaj! Piękne. Widzicie dalej. Psów w ogóle tam nie widać w niej. O, tu jeszcze musimy zrobić dół. Ale dobra, to musimy iść po nożyczki. I musimy, bo tu jest przygotowane już. Tu są te, o. Musi być na dół, ale nie ma prądu chyba, nie? Dala, serio, nie za dużo. Mika! Mika, 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 Mika! Ojejku, Dalusia! To trochę sobie one pojedzą. Wyjdzie druga stajnia z Frydosem. I... Patrzcie, o! Dawaj, dawaj, Dala. No pokaż, jak się ruszasz. Pokaż w ogóle, jak wyglądasz. Słuchajcie, jakiś sport horse. Mika! Dobra, zrobiłyśmy tutaj dół. A w ogóle jeszcze zapomniałam mówić, że nasz plan dzisiaj... Ola, zasłania się mi widoki. Przepraszam. Mała idzie, już idzie. Pyśka. Zapomniałam mówić, że dzisiaj w planach jest spa koni. Ona się patrzy na worek. Zobacz, to jest jak ty. Też taki biały. Ona jest trochę żółta dzisiaj od kupy. Teraz się przestraszyła. Idzie Grześ przez wieś. Worek piasku niesie. A przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem. I dobrze to powiedziałam? Nie znam. Shirusia, jaka ładna. Ej, nie dokończyłam. Dzisiaj w planach było ogólnie spa, gwiazdki i kogo? I fiki właśnie, ale to akurat fikę przed jazdą to się ogarnie, bo ona ma taki postrzępioną tą grzywę, że chce jej obciąć. I rokeza. Jaka ładna dupcia, halo, halo. Kto ma taką ładną dupcia, jaki ogon? O, widzicie ten irokez? Że po prostu... Pewna i tak ładnie na równo, na tyle, żeby rósł ładny, a nie taki postrzępiony. No Florek, wie, jak chcę pójść przez siebie. Halo, Dziubik, gdzie ty idziesz? Patrz, zaraz będzie panika, bo nie będzie mamy, nie? Zobaczysz, co to będzie. O, gdzie idzie? O, tu. Ej, ale już mu się okulary robią, zmienia maść. On będzie w ogóle taki chyba ciemniejszy, mi się wydaje. Trochę. Jak on śmiesznie chodzi czasami, on takie małe kroki robi. I no, spa gwiazdki, bo trzeba jej obciąć grzywę. Boże. I właśnie fiki, a tu Welcome. Welcome sobie idzie, ale patrzcie, jak Well ładnie wylinia w ogóle, jakie dostała te jabłuszka na zadzie. Fajnie wygląda. Wszystkie teraz w sumie dostały jabłuszka. Dobrze karmione. No dobra, także niech sobie jedzą. I do później.
Dobra, dobra, konie sobie już pojadły trawy, w sumie to już jest godzina... która jest godzina? 12:20. Już jest no późno, późno. I my sprowadziłyśmy je. Oto Tivento. Król TikToka, ostatniego TikToka Łukasza. Jaką wczoraj piękną glebę zaliczył, tak. Taka piękna gleba, mój kochany grubasek. A to Bejlisio, trochę brudny. I tak. Plan jest taki, że bierzemy teraz fikę. Trzeba jej to coś, co ma na grzywie, obciąć. O to coś. Oj, sery, fikuś. Nie, bo się jest okej, kochana dziewczynka, malutka. Tak. Co ty masz tu, tak strupa jakiegoś? Te kudły trzeba jej obciąć. A wtedy gwiazdeczka pójdzie w ruch. Jedzą sobie sianko. Ten mały leży na sianku, no najlepiej. Tu Sirusia. Ej, no dobra. To chwila, kantar jej, tu jest jej kantar. A gdzie w ogóle ją bierzemy? Na dwór, ale w ogóle jak jest burzowo, co? No. Tak się szykuje. Chwilę, chwilę. Dobra, tu jest jej kantarek. Weźmiemy jakiś uwiąż, weźmiemy ten. Wiem, że pewnie ktoś inny by miał ten czy ten, ale ja wolę ten. Bo dla mnie są najlepsze te karabinczyki. O te. Te się odpinają. Znaczy niby spoko, bezpiecznikowe czy coś, ale... Te karabinczyki to w ogóle są najgorsze. To są takie, o tu już się wykrzywia. Widzicie to? Te nie. Chociaż ten uwiąż sam w sobie jest super, ale te są najlepsze. O, tutaj na przykład do tego, to też mam dodany ten karabinczyk, bo ten oczywiście się wyrwał. Ten jest też mega, karabinczyk. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście taki, że o, klika się tu i wtedy wchodzi. I żeby otworzyć, to znowu trzeba tu kliknąć. Ale tego uwiązu samego w sobie jakoś tak nie lubię. Ale zapinanie jest mega. O, tu Dalunia. Ej, dobra, wiecie co? Ja tutaj założę sobie o na głowę. O tak, na głowę będzie wygodniej. Tu welcome. Welcome, welcome. A tu Zygfrydo. O, tutaj jest słoma i siano z korytarza wzięte. Ojej, dobra. Ok. O, tu Ola drapie małego. I co to znaczy za czarną plamkę? No bo jak patrz, jak źrewaki się gdzieś zdrapią, to odrasta im już futro, które jest pod spodem. Jakie będzie miała maść, naprawdę. No niemożliwe. No tak, dlatego na przykład było też widać, że Quitch będzie gniady. Bo też miał czarne na nogach. Tak samo właśnie źrewaki. Wiadomo, że będą gniady, jak mają tutaj ciemne przy pytkach z tyłu. Chodźcie w ogóle, jakie ma małe pytki. I tu ma o skarpetkę, dlatego ma takie białe kopytko. Ale ma ciepłe kopytka, co? Jakie ugrzane tutaj. Ej, dobra, małe jeny, ja nie wiem, jak w ogóle tu przejść mam. Fika mika. Ej, ale Ola, nożyczki do grzywy. Zgubiły się. A, to ja mam najlepsze do grzywy, bo to mam typowo fryzjerskie. O jeny, ktoś już miał ten kantar. I gdzie są teraz nożyczki? Ja mam tylko takie. O Boże, jaki ciasny kantar. Wezmę tu na ostatnią. Stój, fika. O. Dobra, teraz jest git. O, ale mnie nadepnął, ale on jest ciężki. Idź, mika. Chodź, fika. Fika, mika. No, tu ją przywiążemy. Bo myjkę teraz mamy zawaloną drewnem, bo tu tam będziemy robić poskrom koło myjki. Dlatego niestety fika musi być tutaj. Patrzcie, ona też ma fajne pytki. A wow, ubiera mnie tu. Mała dziewczynka fajna. Nie, ten ogon to po prostu i tak wygrywa wszystko. Tośka, słyszałam! Słyszałam to! Co to było?
to było? Shirley tylko stoi i je. Ona jest walnięta, naprawdę. Nigdy nie lubiła koni i raczej nigdy nie polubi koni. Dobra, to tak. To bierzemy... Co? No nie, tych fajnych nie mam. Znaczy jakieś mam, ale nie te fajne. Ale miałam te z zestawu do tego, do strzyżenia. A ty też mówiłaś o nożyczkach, że masz? Do paznokci. O matko święta, serio? Dobra. Trzeba wziąć ten. No nie ma żadnych? A nie są. Są? Ale te są tępe trochę. W sensie trzeba je tak mocno, ale dobra, przecież ona nie ma jakiegoś. Wolisz te, czy żadne? Dobra, są ostre, nie są złe. Ok, to ja wezmę sobie grzebień, bo nie wiem, szczotką to raczej i tak nic nie zrobię. O, fika, idziemy do fryzjera, a? Fikusiu. Wielka metamorfoza to nie będzie. Ja nawet zrobię jej zdjęcie przed i po. Znaczy się... Bo to nie wygląda jakoś... Wow. Tu, hop. Tak. Normalnie to będzie mega, nie? Ej, nawet długa! Wow, tylko please nie śmiejcie się z niej. To nie jej wina, że ma takie włosy. Jaka gęsta. Ale masz takie długie nawet. No. Jest. Ale nie, widzisz, tutaj dotąd akurat jakbym jej ścięła, to nie jest tak źle. Będzie dobrze, bo teraz to wygląda tragicznie. Dobra, ale zacznę. Kurczaczki. Wolę od tamtej strony. Myślę, że ją wezmę od tej strony. Fika, odejdź. Dobry. O. I lecimy. Ciach. Ej, to trzymaj, może nagrywaj. Nie, to obcinam, będzie lepiej widać. Jak chcesz, żeby coś widzieć, to sobie kliknij na oko. Czekaj, szczotki rzucę. I czekaj. No bo dobra, no. No, widać? Widać. O, teraz dobrze widać. Wszystko mi na głowę leci. To jest oczywiście dopiero początek, pierwszy dzień, ale już o wiele lepiej. No. Milion razy lepiej. Takie głupie małe cięcie. A jak konia zmienia. Ale w ogóle razi dzisiaj. No mega już wygląda. No milion razy lepiej. Niż z tym czymś, co ona miała. Naprawdę. Tu przynajmniej jest irokes teraz. Jakby taki naturalny był. Jeszcze dobra. Proszę, jakiś włos. Okay. Tak na cienko, żeby nie było widać takiej różnicy z kłębem. A gdzie Florek? A tu jest! Florian. Stewart malutki, to jest Florian. O, Florianek pije. Ty mały? O, jest mega różnica. O, no jak pięknie ty wyglądasz. Jaki dziubek słodki. Tylko czekaj, stój. Jaka jest zażenowana teraz? No, wkurzona. To co, masz fajny nosek. Ogon podetnie. Nie no, z ogona to nie ma co ruszać w ogóle. Ona ma ogon jak jakiś husky. O matko boska. Nie, ja tego nawet nie będę rozczesywać. Nie rób, bo nie szkoda, tego. Szkoda tych kiełków małych. No właśnie, a ty? Florian. A jemu to się tu podoba. O, już, już dziubek. Ej,
Ole, o ja. Już pupcia chodzi cała. Jubaczku, ty mały. Oho. I tak ogon kita. Do góry. Kita do góry, jak ale nie, no serio, ładnie wygląda teraz. O wiele ładniej. Nieszpytna jest taka już. Bo stąd to wygląda tak naprawdę źle. Milion razy lepiej. Zadbany koń. Cudownie. Dobra, to teraz szczotki bierzemy i... jedziemy. Na szybko wyczyszczenie jej. Ona i tak brudna nie jest. Więc zaczynamy od szyi. Patrz, jak w ogóle tu ma super kropeczkę. Dalmatyńczyk. No. Ładna jest dziewczyna. No, ona w ogóle brudna nie jest. Brzuszkiem przy obręgu. Okej. O, tu jest trochę brudna. A już fajnie tyje, co? No, już jest o wiele większa. Jak te zdjęcia wtedy, co przyjechała, to... No, ale nic dziwnego, w sumie po porodzie od razu to też... Dupka coraz większa. Fajna dziewczyna. Jakby kogoś fika interesowała, to coś miała, można pisać. Widzicie, jaki fajny rodzinny konik. Wszystko daje ze sobą robić. Nie, naprawdę, ona jest bardzo, bardzo grzeczna. Nie jest w ogóle złośliwa dla ludzi. Tylko nie lubi, jak się mgłaszcza, jak małe pije. Jest to dla niej bardzo indywidualna sprawa, taka intymna. Dobra, to jest tak jakoś... Tu w ogóle patrzcie, jaki ma kciuk proroka duży. Tu w głębinie. A to jest to, co Blanki ma też ten jeden koń. Ona raz o tym mówiła chyba na TikToku. No coś tam było. Że to są wyjątkowe konie, to oznacza, że coś. Ja się zastanawiałam, co Nifar tu ma. No. I czy wyczytałam to na internecie wtedy jeszcze. I Wiewióra też to ma. I chyba jeszcze jakiś koń. Bo ona ma takie duże. No właśnie, też Rudźmiron tak spojrzała, mówię, wow. Ale ona ma fajną maść. Mi się te kropeczki podobają. Tu no. Białe, tam brązowe. Serio, tu białe na szyi no. Ma kropki, a tutaj tu ma brązowe kropki. Florian. Tu czarne pyty. Fajne. Jest naprawdę bardzo miła. To Florek. Prawie jak chlorek. Florek malutki to. Tu na kupie leżała. No. A ja teraz stanęłam na kupie. Co, Florek? Ciubas? Już jest znowu zimno. Kupisz kurtkę. Nie, bo zaraz będzie mi gorąco. No to na pewno. Otrzymasz mnie na rączce, nie? No. A czyli kamerka u mnie na głowie. Ej, dobra, no to na razie możesz wyłączyć, ja idę też po sztylpy. No dobra. O. Przygotowanie do jazdy. Oj, buźki, buźki. O, dzięki wielkie. Buźki, buźki. Cześć, Zysiaczku. O Boże, co ma w ogonie poprzyklejane? Po polach biegał. O ja, nie mogę zapiąć. Przytyłem mi łydki. O jeny. A serio? Nie, one są po prostu.
Ej, nie uwalił nosem tej. Nie wiem, jak coś to możesz przetrzeć. Jezu, jakie to jest ciężkie na czoło. Dyzio, nie całuj mnie, fuj, śmierdzisz. Dobra, to bierzemy ją. Bieram jej sprzęcior. Najpierw ją się weźmie na lążę chwilę bez tego. Bez siodła. Bez ciebie. I wtedy weźmiesz mnie. Ojeny. Dobra, to ty się męcz, ja wyłączę. Okej. Nagrywa się? Nagrywa. Okej. Na tle pięknego lustra. O, tam widzicie, Ole? Ubieram kask. O, tu muszę sprawić, czy jest nie skrzywo. Git. Tu włosy. Jak się czeszecie na jazdę? Ja zazwyczaj robię tutaj z tyłu sobie kitkę. Widziałam, że dużo osób robi warkocze. Ale ja chyba wolę kitkę sobie robić. O, tylko trochę krzywo, nie? O. Tak, bym musiała sobie kupić nowy kask. Bo ten tu taki już stary dosyć. Poci mi się w nim głowa. Jakie polecacie kaski? Których się nie poci głowa, są, mają fajną wentylację i ogólnie są spoko wygodne i nie wyglądają jak taki garnek na głowie. Dobra. Też nagrywasz? Yes. Dobra. To tak, o w ogóle patrzcie, nie pokazywałam wczoraj, ja mogłam zrobić ten No przed chwilą mówiłam, że Florian nie ma gdzieś nawet poczystki. Aha, no właśnie, nie robiłam, jak to się nazywa? Unboxingu, ale zamówiłam nowe te puśliska. W ogóle mam takie już strzelane to się... Ej! Florek, nie gryź! I wiecie co, miałam te, co od Mikołaja dostałam, te strzemiona, ale w tych mi o wiele wygodniej jest. Naprawdę, to są Compositi, ale zwykłe, ale one są naprawdę tak mega wygodne, ja lubię leciutkie strzemiona, w tamtych po prostu nie mogłam się jakoś dopasować, za ciężkie były. A tutaj ona póki co ma jakąś składankę o głowie, to jeszcze po Lady jest, ale trzeba będzie wziąć nowe i oczywiście czarny czaprak, jak to ja, Team Black. Ja uwielbiam, jak to Oli teraz mówiłam, że koniak jest taki, no o w ogóle czarny albo siwy. I to jest czarne z dodatkiem niebieskiego. Ten czabrak jest perfekcyjny. Najlepsza kolekcja. Florek. Dobra, fikusia. O, oczywiście fika też wygląda w nim top, 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 top. Ta podkładka jest taka przedwojenna, ale to nic. Myślałam nad jakimś matesem, jak mnie będzie stać. Kiedyś miałam, ale sprzedałam z futrem, ale było z kładkami jeszcze z przodu, podnoszące przód siodła. Ok. No chyba. Chyba jest ok. Aj to. Najwyżej dodamy wszystko z mojej. O, i siodłamy trochę do przodu, teraz do tyłu. To zapijamy tutaj. Jakby ktoś się pytał, ktoś tam się pytał o to, to jest DAF Mac Millennium. O, strzemionka moje, chyba moje. O, ale ładne są te puśliska. Tanie, a fajne takie. Tylko nie wiem, czy cię nie zedrą od razu. Okej, okay, to tu. Wezmę i od razu tu popręg, który muszę wyczyścić, bo wygląda już jak uhuhu. Ej, w ogóle w sumie jeszcze ani razu nie było fiki pod siodłem. Dlatego tutaj macie, widzicie ją pierwszy raz. Dzisiaj będzie trzeci raz. Będę na nią wsiadać. Za pierwszym razem wsiadłam na nią tak sobie o. Łukasz mnie oprowadzał. Za drugim razem jak wsiadłam, to kłusowałam na niej na ląży. I teraz dzisiaj też mam w planach kłusować. Fika, posuń się. Dobry konik, dziewczynka jesteś, ale czekaj, miałaś się tu wygiąć. O.
Dzisiaj też w planach kłusy. Bo tam dużo osób w ogóle pisało, kurczaki, zleciało mi tu trochę, że chcą filmiki z jazd. Także okej, będą filmiki z jazd. Jak lubicie taką formę, no to spoko. Tu zapniemy. A ty, Ola, jak tam? Dobrze, na razie wyłączyłam. Stój, malutka. Dobry konik. No, ona też ma w ogóle trzeci raz w życiu dopiero siodło ubrane. Ale ćwiczyłam z nią. Codziennie tam przy niej skakałam, fikałam. Na boks się wspinałam, żeby po prostu przyzwyczaiła się do mnie nad głową, bo najgorszy właśnie jest moment, jak koń coś widzi nad uszami, że coś jest, ktoś tam jest. Wysoka jesteś, fikusia, normalnie. Patrzcie, jak ładnie wygląda. To dobry ten poprek? Mhm, jest git. W sumie dobrze, że ty teraz nagrywasz. No aj bardzo ładnie. Sorry, moja wina. Ale ładnie to wygląda. No, fika. Z tobą. All black. No, czarne pantery. Maliną to była. No, to był dobry skład. Zawsze na czarno. Nie, naprawdę ja to wszystko na czarno. Patrzcie, jak ładnie przyjechało. Okej, okay, dobra, kantar ona przyniosła i tak, tu zakładam jej kantar, żeby ją wylążować na kantarze, żeby nie ciągnąć ją za wędzidło i od razu sobie tutaj przykładam wodę, żeby tutaj nie latały. Chodź. Florek, co ty tam robisz? Okej. Okay. Florian. Florian ma takiego orzecha na dupie. Co? Mówię o orzechu Floriana. No chodź, mały. Florian! Zapraszam. Zamykamy. Dobra, popręg już jej dociągnęłam tam. Ale tak jeszcze sprawdzę. Okej, zaczynamy lążowanko. Mały brykacz już sobie tam gdzieś biega. Nie, mała, tu nie podchodzisz za blisko. Prrrt, stój. Dobra, koń. Nie nadepnij sobie na lążę. Nie tak blisko, no. Nie tu. Dalej. Niestety nie mamy lążownika, więc musimy sobie jakoś tutaj radzić. Idź. Ale ona ładnie w tym siodle wygląda, w tym sprzęcie, co? Fajnie. Tylko jeszcze o głowie jakiś normalny. Tak samo mocno jej się poprawiło wygląd przez tą grzywę chociażby samą. No. Ale nie, ta łezka czarna to i tak wygrywa, nie? Ona jest takie śliczne. Idź, mała. Dobra. Co?
No razi, tak aż mrużę oczy. Nie, Fika jest naprawdę bardzo grzecznym koniem. Już się tak ogarnęła, bardzo fajnie łazi. Idź. A ty, Florek, co? Też będziesz lążowany, tak? Miło być łodziok mały. Idź. Dobra, prrrt. Stój. Prrrt. 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 Bardzo dobry koń, super. Super grzeczna dziewczyna jesteś, tak. Oczywiście za wszystko trzeba chwalić. Konie lubią bardzo chwalenie. Konie bardziej lubią chwalenie niż krzyczenie na nie, czy coś w tym stylu. I dawaj, druga strona, hop. Nie, bój się, spokojnie. I dobry koń. Dalej. Dalej, prrrt. Tam. Florek, halo. Nie, no serio. Idź. Z tej strony też tak samo ładnie wygląda. Zapomniałam, że już zaczęliśmy kłód. W sumie dopiero co? Zapomniałam nagrywać. Idź. Ona się ciebie przestraszyła. Co ty tam kłócasz? Hop. Kłócik. Dobry. Idź. Hop. Aha. Serio? O Jezu, ale mi ląże tutaj puściła, to moja wina. Hop! Kusik! Dobry koń! Ona chce do Florka iść teraz! Idź! Nie, Flory jest mega superowy. Choć odejdziemy trochę od tej barierki. O tak, tutaj. Ej, nie wyginaj się tutaj! Halo! Dawaj, idź, mamy, hop. Super, dobry koń. I prrrt, dostępa. Dobry konisko. Ostatnim razem jak jeździłam nad tym kłusem na ląży, to po prostu na sekundę sobie usiadłam na... O, bo... Na dwa kroki sobie usiadłam w siodło i to było po prostu takie... Dobra, hop, kłus. Tak, dobry koń. Flary. Patrzcie, co on robi. Ej, ej, ej. Spojrzałam się na niego i o. Tak to jest właśnie nie poświęcać 100% uwagi na koniu, z którym się pracuje. Idź. Dawaj. Ej, 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 nie tu, nie tu, nie tu. I prrrr. Stęp. I stępem. Dobra dziewczyna. Super, brawo. Taki dobry koń. Taki dobry koń, tak. Co on robi? Boże, i zaraz wróci, nie? I leci, struś pędzi wiatr. Wow! To teraz klikajcie w łapki w górę z prędkością Flarego. Jak to tam dużo osób pisze. Ej, gdzie on jest? A tu już, nie widziałam go. To jest mały taki łobuz kochany. Jest mega słodki. No. Chwila prawdy dla mnie i dla... Fajnie wygląda? Pięknie. Tak zawsze. Wytyrałam się ich. Dobra. Ja ci też odpowiem. No. Co tam to kwikło? Tośka pewnie. Dobra, to mała stoisz. Ja mam ją trzymać czy... No ty ją trzymasz, ja jej nie trzymam ponieważ... No dobra. Ja jestem tylko... Sorry, że tak mocno. Dobry koń. Trzecie wsiadanie. Tu mi się już wygięły. Nowe puśliska, już je czuję. Okej. Dobra. Widzicie Państwo, siedzimy na koniu. Głaszczemy go, brawo. Trzeci raz ma na sobie człowieka. O, zobaczcie, jako kochany. Ona jest w ogóle taka mega mięciutka, co? No jest.
Dobra, to... To najpierw oprowadzanka, czy co? Możesz mnie najpierw oprowadzić. Tylko poczekaj, bo mały tu pije. Dobrze. Florian. Ej, powiem wam, że mega są te nowe bryczesy, nie? Na serio. Jak trzymają. Fikas pełen spokój. Odczulałam cię na takie rzeczy, dłoń. Na szok po prostu. Czemu? To jak ona jest spokojna. A ty tak nagle to widzisz, nie? No. A który koń zajeżdżany u mnie nie był spokojny, jak pierwszy raz się wsiadało? Każdy był tak odczulony, że wszystkie były takie, wsiadasz i jedziesz. Po prostu konia trzeba najbardziej z ziemi najpierw nauczyć, a jak się z ziemi go nauczy, już tak się... Ale fajny irokezik ma teraz, jaki mięciutki. Było z Ariamą, nikt się nie chciał podjąć i zajeść. No nikt! I patrz, wsiadłam i... Dobra. Do tego stopnia, że nawet jak chwilę jeździłam. No widzisz? Kurczę, jaki nawet jej stęp mi się podoba, nie? Ja ogólnie mam pełen chill. Pamiętajcie, koń wyczuwa wasz stres. Jeżeli wam bije serducho, to koniu też bije mocniej serducho. Więc Ola, też się nie stresuj. Żeby od ciebie nie zabierała tego stresu. Florek, Florek. Ach, jaka fajna. No i mega kochany konik, taki kochany, dobry konik. Dobra, jak chcesz, możesz mnie już wziąć na lążę, na stępa na razie. Możesz wydłużać, co ona nie chce, idzie. Florian. Ja się czuję, jakbym była zupełnie początkującą osobą na lążę, jakby co? No super. Mam włączoną, nie? Tak, ale nagrywasz gdzieś tamtą stronę, proszę. Bardziej ci zeszła. O, teraz taki masz nasz. Dobra. Musisz więc patrzeć się na jej zasłonę. Dobra. Będę patrzeć na zasłonę. Ona mi się już podoba w chodzie, w samym wstępie, nie? Florian! Serio! Uwaga! Kusik! Co za mądry koń! No, szok! Dobry! Jaka wygodna! Naprawdę jak malinka? Jest taka... Naprawdę jest taka mega... taki kamień brzydki. Gdzie? Tu. A, to czekaj. Dobra, uwaga. Hop. Tak. Idź, idź, idź. To dawaj. Hop. Dobry. Dobrze nagrywa? No, chyba. Florian! Ło, na chwilę usiadłam tylko, nie? Patrz, wiem, że nie powinno się jeździć ćwiczonym na młodym koniu, ale uwaga, patrzcie to. Jezu, już to widzę. Ona mnie nic nie wybija. Tak. I czekaj. Dobra, dziewczyna. No mega. Ona w ogóle się nie zachowuje, jakby ktoś na niej siedział trzeci raz. Pierwszym razem, wiesz co, jak ja na nią wskakiwałam w boksie, czy tam przed stajnią, nie wiem, to była taka... Ale ja co chwilę na nim tam wskakiwałam, wiesz, takie po prostu... No tak jak wczoraj, nie? Wieczorem, co pokazywałaś. Ja po prostu stawałam sobie na boks, nakładałam na nią nogę, żeby miała takie plany w życie. Tam wodę. O, ale niewygodne wodze, jakieś takie grube.
leci prosto. I jedziemy parkour. Nie wiem, żartuję o tym. Dobra, 3, 4 i... Hop! Dawaj też. Tak! Dobry. Od razu przy smokaniu dodaję jej łydki, żeby skojarzyła, że łydki to dodanie. Idź! O, tu jest ten wielki kamień. Cholera! Widzisz? Idziemy trochę tu bardziej. Tak. No. Dobra. Tu jest dobrze chyba, nie? Tu jest git. Tak. I dalej. Brawo dziewczyno, super! Florek, znowu ty. Florek, brawo. Brawo dziewczyno. Jesteś go zatknął? Boże, to słyszę, czy to jakaś sowa? Ach, ten Florian. Dobra. No brawo! O, oh, no, najgorsze co może być. No. Jak koń tak wyciera głowę. Oj. Idziemy. Ten. Dobry koń. Dobra, to co, puszczasz mnie luzem? Oczywiście będziesz płakał, nie? No dobra. O, ja. To jest najgorsze, nie? Musisz zdjąć fantom. No dobra. No to tutaj. Lepiej chyba. Dobra. To rzucę. I uwaga. Gdzie? Odejść na chwilę, nagrać to. No i proszę. A język jej się zahaczył. Serio? No. A gdzie jej się zahaczył język? O, przełożyła. No miała nad, nie mogła wcisnąć. Ej, ale dobra, skręcamy tu. Skręcam zewnętrzną wodzą, tak. Wiem, że ty nie ogarniasz za bardzo jeszcze. Dobry! Tak. No, norma, wędzidło, no, młody koń. Idź! Znaki, że tylko rękę podniosę, już idzie. Jeszcze niech skumasz dźwiękiem łydeczkę. Kurde, nie mogę was dogonić. Ale i tak widzisz, kumasz kręcenie. Aha. Bo naprawdę jaka dzielna jest. Wow. Przełożyła nad wędzidło. Serio? No. No bo trochę ciaśniej musi mieć to wędzidło. Ale dobra, zatrzymam się tam. Że ona skręciła w ogóle. No. A na ścianę teraz wjedzie? Ale jaja, jedzie. Bądź w ogóle. Ma takie opory, ale ja tak delikatnie ona skręca. Ja tu jej dosłownie całą siłą pokażę, jak chce się całą siłą. Ja coś czuję, że ona do rajdów będzie super. Brawo! No mała
jestem po prostu się taka dumna, nie? Super konik. Zajmujemy nogi ze strzemion. Zabijemy konika. Przeskakujemy. Brawo. No mega. Wow. Jesteś po prostu taka mądra. No tak mi się też zdawało. O, serio? Śmiejesz się, tak? Uśmiejesz się, że tak fajnie było? Tak, tak, fajnie było. Joj, jak było fajnie. Ojo. Tak, było spoko? Tik, 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 tik. Dobra, wyłączę. Dobry konik. Super konik, tak. Dobra. Wędzi tu umyjesz? Zlewie tu, nie? W łazience. Strzemionka. Ale tu zaczyna chyba padać normalnie. Tak, Fikusia, wiem, już jesteś pewnie głodna, co? Po takim treningu wysiłkowym, że ja nie mogę. Na pewno się tak zmęczyłaś, że Tyga, ale wiesz, że nie robisz mi tu w ogóle przejścia. Weź się posuń. Co ja będę tutaj się gnieść, he? Co ja jestem? A co ty się teraz tak stresujesz? Ty chcesz kupę czy co? Tak chcesz do boksu iść. Okej. Dobra, już idziesz do boksu, już. Powiem ci. Ach. Ale ładnie ona wygląda z tymi rok. Ej, ale chyba dosłownie idealnie wyszliśmy, nie? Bo zaczyna padać. Chodź, Fika. Mały gzubek. Halo, do mamy. Ale wleciała w błoto. Mały, mały. Dawaj. Halo, pulpecik. Pulpecik, słuchaj, jak ty, 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 ty. Dobra, idź. Mika. No gdzie mama? No poszła do boksu. Nie tu. To nie mama. Nie. Chodź, mama jest tu. Oj mały, ty jesteś taki mały agentos, nie? No tu jest przecież mama, chodź. Ojej. No Tiwiś leży? Nie może nie wola. Normalnie nie spodziewałam się tego po nim. Tak serio, zawsze leży non-stop, cały czas. Okej, to to idę odnieść. Ała, ała, ała. Ale fajna, Fika będzie naprawdę tak super koniem. Już mi się podoba. Co, wstał? Nie. Oje, Netivento! Nagrałaś go? Nie. Gruby, przed chwilą leżałeś. Jakby co, nie stresujcie się, on nie ma kolki ani nic, on po prostu leży. On non stop śpi, on myśli cały czas, że jest małym źrebaczkiem, który musi bardzo dużo spać. I on właśnie jest takim małym źrebaczkiem. Kolejka do trawy. Kondisony, ta, na, na, na. Dobra. Mika, Mika. Lelusia. Leciały na trawę. No i dobra. To, okej, okay, dobra, to co, na razie? Na razie koniec. Idziemy wypić kawę. Idziemy kawę wypić, no właśnie. Dobra, dobra, sprowadzamy koniec wybiegu. O, tutaj kto jest? Codison. Codison 2, czyli Quitch, Wiewiurex, Zygfrydo, Dakota i Lela. Dakota. Ej, nie, mały, mały! Ty mu trąbki nie ciągnij, halo! On mu liże! On patrzy, czy ma większego! Halo! O co tu chodzi? O, teraz nie
niucha. Nie, no naprawdę on... O kurde, też będę takiego miała. Gdzie pachnie? Patrz, podjarał się nim. Patrz, goni go teraz. Nie. To są bracia bliźniacy. Chce ktoś w zestawie kupić? Dobra, Zygfrydo, hop, hop. Hop. No nie mogę z nich, nie. Oni się naprawdę zaczęli razem trzymać, widzisz to? On ją, ej, on go myli ze swoją mamą chyba po prostu. On mówi, o nie, mój mawie coś wyrosło zamiast tyłku. Halo? Ej, Dakot, no, nie tu. Za długo już na tej trawie. Dawać. Zygfrydo. Ojedy. Dziękuję. Mikson! Skodison, dawaj! Dawaj! Wielki jest Skodison, co? On jest ogromny! Mika! On ma ze 160 na bank. Trzeba by było go zmierzyć, co? Fika patrzy. Chodź, otworzę ci tu. Okej, no to tak. Gwiazdka nie jest zbyt wysokim rumakiem, ale jest ładna. Bardzo ładna. Ej, to idę po... Jesteś śliczna. Tomasz nagrywa, ja pójdę po szczotki, po nożyczki. Okej, no dobra, to zobaczcie, tutaj jest gwiazdeczka. Gwiazdeczka, prześliczna dziewczynka. Ja ją naprawdę mega lubię, mega mi się podoba. Znaczy no, jest, po prostu jest fajna. Naprawdę jest bardzo fajna. Ale musimy obciąć to coś, co ona tu ma. O, ogólnie ma bardzo gęstą grzywę. Jest to czysty Wielkopolak. Mogłaby być dopłatowa. Tu nie pytajcie, tu ranę miała. I no. Pokaż się, śliczność. Ja już się nie mogę doczekać jej pod siodłem. Będzie na pewno fajna. Elektryczna. Taka jesteś słodka, tak? Taka jesteś słodziutka, taka jesteś słodziutka. A tu mała podgląduje, ta. Dobra, mam to, to. Dobra. To nie klikaj tam, okej. Okay. Dobra, zaczynam nagrywać. Ola coś tam poprzestawiała. I tak, grzywa już jest rozczesana. I teraz lecimy. Jakby ktoś nie wiedział, jak się obcina grzywę, to ja niestety nie pomogę. Bo też nie umiem tego robić profesjonalnie. Nie jest najgorzej. Już nie przesadzaj. Ten grzebyk. Ktoś tam krzyczy. Okej. Okay. Szkoda, że mi tutaj trochę wieje. Okej. Okay. Jakby co, konie nie mają czucia w grzywie. Dobra. Na razie obcinam trochę dłuższą. Ej, ale gwiazda nie rusza się, please. No! Wkurza to, że o, czekaj, ten stoi. Na razie. Ale jaka gruba. Turbo gruba, co? No. O jeny. O nie, nie rozciągaj, bo wtedy będzie w ogóle krzywo. Pomyślałam o tym w momencie, jak złapałam. O matulu. Jaka gęsta. Tu jest bardzo gęsta, co? No, tam u góry. Ej, ale ja ją muszę krócej przywiązać, ja nie będę chciała, ja nie chcę, żeby ona mi tu latała na prawo i lewo. Ola to na prawo i lewo. Ury! Jak biegają te młode.
tu. A się wkurza. Ja się wkurza, bo myślę, że znowu za 3 godziny robimy. Jakby co, nie sugerujcie się tym, jak tnę. Ona serio, ona myśli, że ja ją zaraz ukuję tym zastrzykiem. No, naprawdę. Gdzie ja mam tamte nożyczki? Ja nie wytrzymam z tymi. Tymi nożyczkami to w ogóle robota nie jest. Ja specjalnie tak robię, bo ona ma za gęstą. Spokojnie, nie patrzeć się na to. Najważniejszy będzie efekt końcowy. No właśnie. Teraz to jest takie pira ze drzwi, byle to po prostu skrócić. A jak już będzie chociaż trochę skrócone, to wtedy będzie lepiej wyrównać po prostu i będzie gitara. Nie, gwiazdeczka. Ole gęste. Jeszcze te tępe nożyczki. Ta jest obcięta. Po tygodniu, dwóch będzie lepiej to wyglądało. Teraz na dodatek jest wiatr, to tak słabo, ale ogólnie nie jest źle, tragedii nie ma. Jak jest rozwiana, to wygląda gorzej. A nie, tak serio, to jest lepiej. No teraz tak słabo wygląda, no bo wiatr zaczął tak mocniej wiać, ale przynajmniej wygląda no o wiele ładniej niż tej w długiej. Jeszcze trzeba tutaj ogonek rozczesać i trochę podciąć. Najpierw było go wyprać, bo jest taki bardzo brudny, ale... I dobra, i teraz... Będę ją czyścić, bo jest taka no trochę brudna i linieje mocno. Tu na szyi nie robię, żeby jej nie bolało. Teraz sobie weźmę o tak w dół i o. Fajny grubasek kochany. Ale ona się jakoś tak chyba nie brudzi, mi się wydaje. Chociaż jakby była wykąpana, to fajnie, nie fajnie by wyglądała. Bo ja nie wiem, czy to jest rude, czy brudne. Nie, no chyba brudne, co? Dobra, chyba brudne. Tu w ogóle na tyłku ona mocno jest brudna. Na pewno to jest rude, inaczej wyglądała. Oho! Ale leci. Ona już, patrz, mi się ustawia, żeby ją odrapać. Tu już, o, zadkiem buja. Mhm. Oh yeah! Widzisz to? Żwary, wiesz, się tak, tak, tak. Tu fajnie, co? O, ile za to tego jest, leci. Fajnie, że będziesz z tej strony, teraz grzywy nie ma. O, tu czyszczymy. Tu dziewczynkę. Okej, dobra, gwiazda już jest obcięta. Ma obciętą grzywę, ogon. Podcięty. Rozczesany. No, w końcu zaczyna wyglądać ładnie. Tak. Gwiazdeczka. Pokaż się, ale ty jesteś piękna. Ale stanęłaś brzydko, wiesz? Stój. No teraz jeszcze gorzej. Gwiazda, a bo tam Ola ścieli w stajni. To chyba coś tu do nas idzie, tak już ciemno zaczyna się robić. Ale o, jaka śliczna gwiazdeczka. A pokaż się z drugiej strony, gwiazduś. Stój, poczekaj. Chodź i staj, pokaż. I staj się, pokaż. O, tak. Top horse. Piękna dziewczyna. O, co to tak zapiszczało ci pod kopytami, co? He? Nie bój się, spokojnie. Stój. Dobry koń. To jest taki szogun trochę. Dobra. Gwiazda, chodź. Otworzę ci boks. Czekaj, wchodzimy do środka. Nie wiem, czy będzie coś widać. Ale tu ja ci tu zdejmę ten kantarek. O. Hop, hop, hop. Okej. Okay. Jakaś śliczna dziewczyna. Piękna. No dobra, ludzie, to co? To ja idę do domu zrobić obiad. I wtedy mam jazdy. Także no cóż. Chyba to wszystko.
Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. I chyba nie było tak źle, co? I długi. Według mnie to takie dłuższe odcinki są spoko. Więcej się dzieje. Jest na co popatrzeć. O tyle grzyby ja chciałam. No, no dalej nie zdążyliśmy wsiąść. Ale o, może jutro mi się uda. Jutro wsiadam na dalej. Super. No. No dobra, także do zobaczonka, do następnego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji. Pa, pa.